Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną z cyklu A co było na maturze podstawowej? Tym razem, kochany, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Zapraszam. Moi drodzy, z matematyką to jest tak, że można na przykład nie lubić brył, bo nie mam wyobraźni przestrzennej. Można nie lubić planimetrii, bo nie lubię rysować i nic z tych rysunków nie widzę. Ale moi drodzy, nie da się nie lubić rachunku prawdopodobieństwa. Rachunek prawdopodobieństwa jest tak namacalny, jest tak odczuwalny, możemy go spotkać praktycznie w każdej dziedzinie życia, więc nie da się tego nie lubić. Więc dlatego ja bardzo zachęcam do tego, żeby szczególnie pod względem matury właśnie z matematyki, czy to podstawowej, czy to rozszerzonej, zwrócić szczególną uwagę, ucząc się na rachunek prawdopodobieństwa. Zawsze, w każdym arkuszu na poziomie podstawowym jest zadanie z prawdopodobieństwa, czy to czyste, oblicz prawdopodobieństwo, czy też na ile sposobów można coś zrobić, utworzyć liczbę, poukładać osoby w kolejce itd., itd. Zachęcam do tego, żeby się tego uczyć, ponieważ zawsze w arkuszu jest zadanie za jeden punkt, może być zadanie za dwa punkty, za cztery punkty. Na pewno jest to zadanie, które się pojawi na maturze i często nie jedno, tylko dwa. Trzy, kilka nawet może być zadań, w których uzbieramy punkty właśnie i może one nam pozwolą zdać maturę. Albo przynajmniej wynik już tak dopieścić, żeby był jak najlepszy. Ja bardzo serdecznie zachęcam do nauki rachunku prawdopodobieństwa, ponieważ jest to dział, którego nie da się nie zrozumieć, bo jego da się wyczuć. Da się w niego wczuć, rozwiązując zadania, ponieważ są to zadania, które mogą się pojawić również w życiu codziennym. Nawet jeżeli tej matematyki nie będziesz stosować tak konkretnie na liczbę, to gdzieś właśnie w zastosowaniu, w życiu codziennym możesz się spotkać z elementami rachunku prawdopodobieństwa. Ja zapraszam do analizy tych przykładów, które przygotowałam na to spotkanie. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj-czerwiec 2020, zadanie 21 za 1 punkt. Ile jest wszystkich dwucyfrowych liczb naturalnych utworzonych z cyfr 1, 3, 5, 7, 9, w których cyfry się nie powtarzają? Odpowiedź A 10, odpowiedź B 15, odpowiedź C 20, czy może odpowiedź D 25? Pytanie jest takie, ile jest liczb dwucyfrowych, naturalnych, dwucyfrowych? No to skoro tak, to wiemy, że skoro dwucyfrowa, to musi być cyfra jedności i cyfra dziesiątek, prawda? Czyli tu mamy jedności, tu mamy dziesiątki w zapisie dziesiętnym. W związku z czym ja mam utworzyć tą liczbę dwucyfrową, ale tylko mogę wykorzystać jedynkę, trójkę, piątkę, siódemkę, dziewiątkę. Ale cyfry nie mogą się powtarzać. Czyli teraz tak. Oczywiście nie mam żadnych ograniczeń tutaj, poza tymi, które wspomniałam, a więc na miejscu poświęconym cyfrze dziesiątek mogę ustawić, wybrać jedną z pięciu możliwości. Nie wiadomo, którą wybiorę. Mogę jedynkę, mogę trójkę, mogę piątkę, mogę siódemkę, mogę dziewiątkę. Czyli mam pięć opcji do wyboru. Razy, ponieważ równocześnie mogę wymieniać też cyferki jedności. Tylko teraz uwaga, skoro tu już jedną wykorzystałam, nieważne którą, na przykład piątkę, tak, wykorzystałam sobie piątkę, to pozostały mi cztery do wyboru. Jak wykorzystałam dziewiątkę, no to też mi pozostały cztery do wyboru, bo ja na razie wykorzystałam jedną, prawda? Czyli zostały mi cztery, dlatego mam 5 razy 4, to się równa 20. No i w tym wypadku odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 2 to zadanie jeszcze z tego arkusza maj-czerwiec 2020. Zadanie 30, tym razem za 2 punkty. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek, od jednego oczka do sześciu oczek, o czym doskonale wiemy. To jest taka standardowa, zwyczajna kostka do gry, tak jak na przykład grałeś w gry planszowe, będąc dzieckiem, a może i dalej grasz, no to mamy taką zwykłą kostkę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wypadnie ścianka z pięcioma oczkami. Ja napisałam w skrócie, co najmniej jeden raz wyrzucimy piąteczkę, bo mam na myśli pięć kropeczek, prawda, że nam wypadnie na tej kostce. Co najmniej jeden raz. Tutaj to słówko co najmniej jest bardzo ważnym słowem w rachunku prawdopodobieństwa. Oczywiście chcemy policzyć prawdopodobieństwo zajścia takiego zdarzenia. Podchodzimy do tego profesjonalnie, czyli na początek musimy się zastanowić, ile w ogóle jest wszystkich opcji, co mi może wypaść.
A więc na początek liczymy sobie moc omegi. Przypominam, że tutaj doświadczenie polega na tym, że dwa razy rzucamy kostką zwykłą do gry, prawda? Rzucamy dwa razy, a więc stosując regułę mnożenia rysuję dwie kratki. To jest pierwszy rzut i to jest drugi rzut. Czyli jak ja w ogóle sobie biorę kostkę, nie? I rzucam, to ja mam sześć różnych opcji, albo mi wypadnie jedynka, albo dwójka, albo trójka, albo czwórka, albo piątka, albo szóstka. Nie wiem, co mi wypadnie. Sześć opcji. Dobra, okej, okay, razy. Rzucam drugi raz, no bo mam dwa razy rzucić, nie? No to znowu może mi wypaść jedynka, albo dwójka, albo trójka, albo czwórka, albo piątka, albo szóstka. Czyli znowu mam sześć opcji. Czyli ja mam 36 możliwości, jakie mi mogą wypaść. No możesz sobie je też wypisać, no ale to szkoda czasu. No to teraz musimy się zastanowić, jak policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że co najmniej jeden raz wyrzucimy piątkę. To zadanie można by było robić metodą trzewka, oczywiście, aczkolwiek robiąc to regułą mnożenia jest definicją klasyczną, w której stosujemy, jak widzisz, regułę mnożenia jest najszybciej. No więc będziemy chcieli policzyć teraz moc zdarzenia A. I teraz, żeby to zrobić w sumie bardzo podobnie do tego, co robiłam tutaj licząc moc omega, rysuję dwie kratki. Tylko teraz jest problem, ponieważ ja mam mieć co najmniej raz piątkę. No to wyobraźmy sobie piątka, mam na myśli pięć tych kropeczek, tak? Taka ścianka z piątką, z pięcioma kropeczkami. Ma mi wypaść przynajmniej jeden raz, co najmniej jeden raz. Czyli gdzie ona mi może wypaść? No ona mi może wypaść tutaj, to sobie tak zapiszę, za pierwszym razem. A za drugim razem inna, napiszę i. No może tak być, no nie? Czyli tak, tu mi musi wypaść ta piątka, czyli jest tylko jedna taka strona na tej kostce, gdzie ma piątkę, prawda? Gdzie jest piątka, jedna tylko jest taka strona, no to mam jedną opcję. Natomiast inna, to ja mam na myśli inna niż piątka. Czyli może to być jedynka, dwójka, trójka, czwórka i szóstka. Czyli opcji mam pięć. No dobra. Ale to nie koniec. Dlaczego? No bo teraz robię dodać, może wyjść inna opcja. Na początek mogę mieć inną, a później mogę mieć piątkę, prawda? No mogę mieć w odwrotnej kolejności. A wiesz, robiąc zadanie przy użyciu reguły mnożenia, to pamiętaj, że w regule mnożenia ważna jest kolejność. Czyli piątka z inną to jest co innego niż inna z piątką. Prawda? To jest zupełnie inna sytuacja. My to robimy poprzez właśnie regułę mnożenia, w której ważna jest kolejność. Czyli inna, no to już wiemy, że jest pięć tych innych, no i ta piąteczka jedna nam się może trafić. No dobra, czy wszystkie możliwości wyczerpaliśmy? Otóż niestety nie. Dlaczego? Dlatego, że może się zdarzyć sytuacja, takim dzikim fuksem może mi się trafić to, że dwie piątki wylosuję. No i okej, ja mam mieć co najmniej jeden raz piątkę. Czyli jeszcze muszę dodać taką sytuację, że tu mi się trafi piątka i tu mi się też trafi piątka. Czyli po prostu tutaj mam jedną opcję na to, że się trafi piątka. No i tutaj też mam jedną opcję, że mi się trafi piątka bezdyskusyjnie. Czyli ja to teraz muszę po prostu policzyć. 1 razy 5 to 5, dodać 5 razy 1 to 5, dodać 1 razy 1 to 1, czyli to się równa po prostu 11. A więc zgodnie z definicją, pamiętamy jak liczymy prawdopodobieństwo metodą klasyczną, to w liczniku mamy moc zdarzenia A, a w mianowniku mamy moc omega. Czyli u nas właśnie tak jest. 11 podzielone przez 36. I tyle wynosi prawdopodobieństwo, czyli szansa, że ja rzucając dwa razy kostką, co najmniej jeden raz wyrzucę piątkę. Gdybyś to zrobił sobie na drzewku, to samo zadanie przy użyciu drzewka, to polecam nie rozpisywać na drzewku 1, 2, 3, 4, 5, 6, tylko zrobić sobie piątka i inna niż piątka. Za pierwszym razem, później za drugim razem piątka i inna niż piątka. Wtedy będzie mniejsze, tak jakby objętościowo drzewko, prawda? Będzie nam zajmowało mniej miejsca w zeszycie, czy tam w arkuszu maturalnym. Aczkolwiek ten sposób jest najszybszy też, jaki jest możliwy, tylko często właśnie młodzież tutaj nie wie, że to trzeba na odwrót też zapisać. Pisze piątkę i inną, ale nie pisze później tego, że inna i piątka. Przy regule mnożenia pamiętaj o tym, że ważna jest kolejność. Gdzie tą piątkę wsadzisz? Czy jako pierwszą wyrzucisz, czy jako drugą? I właśnie tak należy zrobić zadanie w sposób prawidłowy.
Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego poprawkowego wrzesień 2020, zadanie 23 za 1 punkt. Ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych mniejszych od 2020 i podzielnych przez 4? Odpowiedź A 506, odpowiedź B 505, odpowiedź C 256 i odpowiedź D 255. No oczywiście nie polecam tutaj je wszystkie wypisywać, chociaż jest to pewien jakby sposób, ale no jeżeli nie wiemy jaki ma być wynik, prawda, no to będziemy musieli albo ponad 200 wypisać, albo ponad 500, prawda, więc no nie polecam, aczkolwiek tutaj mamy tak, po pierwsze, że mamy do czynienia z liczbami czterocyfrowymi, czyli jak czterocyfrowe, to rysujemy 1, 2, 3, 4 kratki i tak mamy cyfra jedności, cyfra dziesiątek, cyfra setek i cyfra tysięcy. Mają to być czterocyfrowe. I uwaga, mniejsze od 2020. Co to dla Ciebie ma oznaczać? Dla Ciebie ma to oznaczać, że na początku, prawda, skoro jest ten warunek mniejszy od 2020, to na początku nie może stać na przykład piątka albo siódemka, bo będzie już 5000 z hakiem, będzie już 7000 z hakiem, no nie? Więc musisz wyniwelować to, co Ci nie pasuje. Więc pomyśleć, co może stać tylko na początku. No mamy dwie opcje, albo będzie stała dwójka na początku, albo będzie stała jedynka na początku. Bo albo będzie to 1000 tralalala, albo to będzie 2000 tralalala, no nie? Czyli jakby będziemy sobie analizować dwa przypadki. Może weźmiemy sobie najpierw dwójka na początku. No to zadanie wymaga od nas myślenia, dwójka na początku, a drugi przypadek to będzie jedynka na początku. Na początku. Czyli skoro ja już wiem, że na początku nie może stać byle co, prawda? Czyli na początku, gdybym narysowała sobie te cztery krateczki jeszcze raz i wiem, że na początku stoi dwójka, to ja już tutaj wybrałam dwójkę na początku. Czyli ja tutaj mogę wpisać jeden albo w ogóle mogę wykreślić tą kratkę. No to teraz uwaga, skoro na początku stoi dwójka, to będzie to 2000 tralalala, nie? Ale żeby była mniejsza od 2020, to drugie musi być 0. Nie ma innej opcji, tutaj musi być 0, bo jak już dam jedynkę, to już będzie większa od 2020. Czyli znowu na drugim miejscu, no mam narzucone, musi być właśnie to 0, czyli no jedna opcja. No dobra, to teraz te dwie ostatnie mnie interesują. I w sumie, popatrz, ma być to mniejsze od 2020, no to w sumie może byśmy sobie wypisali. To jakie te dwie ostatnie mogą być? No może być oczywiście 0,0 na końcu, zgadza się, nie? I przypomnijmy sobie teraz, co to znaczy, żeby była podzielna przez 4, bo jeszcze o tym nie możemy zapomnieć, jak już wypisujemy. Żeby była podzielna przez 4 liczba, to albo na końcu są dwa zera, tak jak u nas, albo liczba utworzona przez te dwie ostatnie cyfry jest podzielna przez 4. Ale w zasadzie wystarczy tylko, że sobie będziemy dodawać 4. Czyli jak było 0,0, to następne będzie 0,4, następne będzie 0,8, prawda? Następne, jak dodamy 4, będzie 12, następne będzie, jak dodam 4, 16 i następne byłoby 20. Ale uwaga, wtedy byłaby liczba 2020, a one mają być mniejsze od 2020. Czyli to wtedy już byłoby 2020, czyli nie bardzo. Czyli dotąd. Czyli popatrzmy, ile my tutaj mamy tych liczb konkretnie. 1 razy 1 to się nam, wiadomo, tutaj nic nie wnosi do zadania, czyli tu jest jakby jedna opcja. I tu mamy 1, 2, 3, 4, 5. Czyli mamy 5 sztuk. Mamy 5 sztuk takich liczb, to jest spoko, bo jest mało, gdzie dwójka stoi na początku. No to teraz gorzej, gorzej, ponieważ teraz na początku stoi jedyneczka. No to zapiszę to, na początku stoi jedynka, czyli tutaj wybrałam na 100% jedynkę, czyli piszę 1. Teraz, co może stać na drugim miejscu, żeby było mniejsze od 2020? A byle co, bo to będzie 1000 coś tam, 1000 coś tam, prawda? Nie ma znaczenia co. Czyli tutaj dowolna liczba, cyfra, bardziej sobie tutaj sprecyzujmy, dowolna cyfra, czyli tych wszystkich cyferek wiemy w matematyce jest 10. Czyli dowolną sobie wpisujemy, ok. Ale niestety tutaj jest już problem. Dlaczego problem? Dlatego, że pojawił się problem, dlatego, że mamy tutaj taką opcję, prawda, że musi być podzielna przez 4. Tutaj to nas nie interesuje. Tu nas tylko interesuje, żeby była mniejsza od 2020. Ale te dwie ostatnie świadczą o tym,
czy jest podzielna przez 4, czy nie. Czyli zaczynamy od tego, że co może stać na tych dwóch ostatnich? Może być 0, 0. Bo jak są dwa zera, to też jest podzielna przez 4. No to znowu startujemy. Może być 0, 4. Jak najbardziej, no nie? Może być 0, 8. Jak najbardziej. No to znowu dodam 4, to będzie 12. No to może być 16. No to jak dodam 4, to już pójdę w 20. Znowu dodam 4, 24 na końcu. Znowu dodam 4, 28. I popatrz, z zerem tutaj na początku, w tym miejscu, mamy 3, z jedynką mamy 2, z dwójką mamy 3, więc widzimy, że pewnie będzie jakaś analogia, ale ja wolę to wypisać, bo nie ma znowu nie wiadomo ile, a na pewno będzie nam to wygodniej. No to później mamy, dodamy 4, to mamy 32, no to mamy tutaj 36. No to mamy tutaj, dodamy 4, 40, no to 44, no to 48, no to mamy 52, no to mamy 56, no to lecimy sobie 60, no to 64, dalej 68, dodamy 4, 72 może być, tak, na końcu, dodamy 4, 76, dodamy czwóreczkę, no to już 80 wskakuje. No to następnie dodamy czwórkę, to mamy 84. No to mamy 88. No to znowu 90, mamy 2. No i mamy 96. No i później już będą dwa zera, czyli nam się to już będzie powtarzało, prawda? To przeliczmy, ile tych opcji jest. Można byłoby to wykombinować, jak to inaczej zapisać, ale najprościej mi jest tak tłumaczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 sztuk mamy tych końców na razie, uwaga. To są na razie te końce, czyli te dwie ostatnie, 25. Ale teraz można by było do tego w zasadzie podejść tak, jakby zauważyć, że tak z zerem na początku mamy tutaj w tych dwóch, ja analizuję te dwie ostatnie cyfry teraz. Czyli jak jest na początku w tych dwóch ostatnich cyfrach 0, to mamy 3 opcje. Jak jest jedynka, to 2 opcje. Jak jest dwójka, to znowu mamy 3 opcje. Jak jest trójka, to 2. Jak czwórka, to 3 opcje. Jak piątka, to 2. Jak szóstka, to 3 opcje. Jak siódemka, to 2 opcje. Jak ósemka, to znowu 3 opcje. Jak dziewiątka, to 2. Czyli jak jest parzysta, to są, widzimy, 3 opcje, a jak nie parzysta, to 2. Więc można by to było jakoś uogólnić, ale w sumie, jak to jest zadanie za jeden punkt, to nie potrzebujemy. I teraz uwaga. W tym przypadku, ile jest tych liczb? Popatrz. Tutaj jest zawsze 1. Tu mamy 10 możliwości. Czyli może stać 0, 1, 2, 3 i tak dalej. I razem z tymi tutaj możliwościami. Czyli ja muszę 10 pomnożyć przez te 25 możliwości i wychodzi mi 250 tak naprawdę sztuk. W tym drugim przypadku mamy 250 sztuk, bo tutaj był jakby przypadek jakby pojedynczy wewnątrz tego przypadku, ale ja muszę pomnożyć razy 10, bo z każdą cyfrą na drugim miejscu muszę to pomnożyć, no nie? Bo i z zerem, i z jedynką i tak dalej. Gdybym zaczęła to wszystko dodawać, no to wystarczy mi po prostu pomnożyć te 25 razy 10 i na to samo wyjdzie, nie? No i teraz odpowiedź jakby ostateczna. Pamiętamy, że jak robimy przypadkami, musimy dodać. Czyli 250 dodać 5, mamy 250. 5. Jak na zadanie za jeden punkt jest to zadanie złożone i wymagające myślenia niesamowicie. Więc jak już takie zadanie będzie umiał sobie przeanalizować, to naprawdę żadna reguła mnożenia, żadna kombinatoryka nie będzie Ci obca po prostu. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego, wrzesień 2020, zadanie 31 za 2 punkty. W pudełku jest 8 kul, z czego 5 białych i 3 czarne. Co widzimy tutaj na rysunku? Pudełko, 5 białych, 3 czarne. Do tego pudełka dołożono N kul białych. Doświadczenie polega na losowaniu jednej kuli z tego pudełka. Czyli teraz, jak dołożono, to losujemy jedną kulę z tego pudełka. Prawdopodobieństwo, że będzie to kula biała, jest równe 11/12. Oblicz N. Czyli tutaj oczywiście kluczowe jest to, żeby sobie to wyobrazić, prawda? Jest pudełko i w tym pudełeczku mamy 5 kulek białych, 3 czarne. Ale uwaga, dokładamy do tego pudełka N kul białych. Czyli ja narysuję jeszcze jedno pudełko po zmianie. Czyli teraz uwaga, jak ja dołożę białe, to będę miała teraz 5 plus n białych. Tyle będę miała w tym pudełku. 5 dodać n, no bo n mam dołożyć białych. N nie wiem ile, n po prostu.
Natomiast czarnych się nie zmieniło, czyli trzy czarne w dalszym ciągu będą w tym pudełku. No, wszystko pięknie, ładnie, ale pasuje nam jeszcze wiedzieć to, ile w tym pudełku będzie wszystkich kulek. Czyli razem pod pudełkiem można sobie napisać, razem jest kulek ile? 8 plus n. 8 plus n. No logiczne, było 8, dołożyłam n, no to jest raz 8 plus n. I teraz ja z tego pudełka mam losować jedną kulkę. Takie mam doświadczenie. Czyli skoro ja mam losować jedną kulkę, to moc omega to będzie nic innego, jaka mi się może trafić kulka? No albo biała, albo czarna, ale ile mam opcji? No tyle, ile kulek, czyli 8 plus n. Tyle możliwości, że jedną kulkę to nie rysuję w ogóle tutaj krateczek, żadnego mnożenia nie będziemy robić, bo mamy tylko jedną kulkę do wylosowania. No, w porządku. I teraz moc A. Ja mam wylosować kulkę konkretnie. Mam podane białą. Białą mam wylosować. No to skoro białą, no to patrzę, ile jest tych białych. No 5 dodać N. No i któraś z nich ma mi się trafić? A więc zgodnie z definicją prawdopodobieństwa, przypomnijmy sobie definicję klasyczną, P od A to jest moc zdarzenia A podzielone przez moc omega, prawda? I zgodnie z tym podstawiamy. P od A przecież mi podali w zadaniu 11 dwunastych, to się równa. Moc A to jest 5 plus N, a moc omega to jest 8 plus N. No i oczywiście tutaj wiadoma sprawa jest, że wnosimy sobie na krzyż, bo najprościej, czyli 11 razy 8 to będzie 80. 8, dodać 11 razy n to będzie 11n, to się równa 12 razy 5 to mamy 60 i dodać 12 razy n to będzie 12n. No to przerzucamy sobie, czyli będę miała 11n, tu przeniosę, czyli minus 12n, to się równa 60 i to 88 przeniosę, to będę miała minus 88. Czyli minus 1n, tak, to się równa minus 28. Pomnożę przez minus 1, czyli n to się równa 28. Co mieliśmy wyliczyć? Mieliśmy policzyć właśnie, ile wynosi to n, czyli ile tych kulek białych trzeba dołożyć, żeby szansa na wylosowanie białej kulki była dosyć wysoka. Popatrzmy, jaka to jest 11 na 12. Wystarczy, że sobie na kalkulatorze podzielisz i mniej więcej oszacujesz, jaki to procent. No bardzo duży, wysoki procent to jest. 11 dwunastych, więc dlatego aż tyle trzeba ich dołożyć. Aż 28. Tu oczywiście, jeżeli robimy sobie rysunki, prawda, i jest to zadanie z życia wzięte, to my musimy pamiętać o tym, że ilość kulek, to ta nasza niewiadoma n, powinna być liczbą naturalną, prawda? No teoretycznie mogłabym dołożyć 0 kulek, no ale wtedy tak byśmy nie mówili, że dokładamy, prawda, kulki, no bez sensu by to było. Dlatego naturalną, dodatnią, przynajmniej jedną kulkę dokładamy, albo dwie, albo trzy i tak dalej. No oczywiście logiczne, że u nas n równe 28, wiadomo, jest sprawa, że nie możemy dołożyć jedna cała i jedna siódma kulki, no nie? Tylko to muszą być liczby naturalne dodatnie. Nam wyszło 28, więc nie ma żadnego problemu. No i taka jest odpowiedź ostateczna. Zadanie numer 5 to jest zadanie ze statystyki matematycznej z arkusza maturalnego maj-czerwiec 2020. Zadanie 23 za 1 punkt. Cztery liczby 2, 3, a 8 tworzące zestaw danych są uporządkowane rosnąco. Mediana tego zestawu czterech danych jest równa medianie zestawu pięciu danych. 5, 3, 6, 8, 2. Zatem odpowiedź A, A równa się 7, odpowiedź B, A równa się 6, odpowiedź C, A równa się 5, czy też odpowiedź D, A równa się 4. Jest tutaj statystyka matematyczna, ponieważ pojawiło się słowo mediana. I teraz bardzo ważna rzecz. One są uporządkowane rosnąco w tym pierwszym zestawie. Jaka jest to dla nas informacja? Że nasza, ta literka A musi należeć do przedziału od trójki domkniętej do ósemki domkniętej, dlatego że musi być tutaj pomiędzy, ewentualnie może być trójką, może być ósemką. Wtedy to uporządkowanie oczywiście rosnące jest zachowane, ale wiadomo, że tutaj mamy taką sytuację, że popatrzmy, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, no wszystkie pasują, więc to nam nic nie dało do zadania, bo i tak nie możemy zaznaczyć prawidłowej odpowiedzi. A więc następna informacja bardzo ważna, mediana. No to jak policzyć medianę? Ja nazwałam to M1, czyli zapiszmy sobie M1, to będzie mediana właśnie tego zestawu. Jak to się liczyło medianę? Otóż mediana, jeżeli było ich parzyście, no a tych jest parzyście i są uporządkowane,
to medianę liczymy tak, że skreślaliśmy sobie pierwszą i ostatnią i wychodziły dwie w środku i ich średnia arytmetyczna to jest mediana, czyli ja tylko zapiszę. 3 dodać a podzielone przez 2. Tyle wiem. To jest mediana tego pierwszego zestawu. No dobra. Ale teraz ja potrzebuję mediany tego drugiego zestawu, tylko że do niczego jest ten zestaw. Ja sobie go muszę uporządkować. Ja proponuję rosnąco, czyli tak najmniejsza jest 2, później 3, później 5, później 6 i później 8. No i tak samo będę chciała policzyć medianę, będę chciała sobie skreślać tą z tą. Tą, z tą. I tutaj jest ich nieparzyście, w związku z czym nie dziw się, że wychodzi ci w środku jedna, która nie została skreślona. I to jest właśnie mediana. Czyli ta mediana druga, tego drugiego zestawu, tak by to precyzyjnie określić, wynosi po prostu 5. No to skoro tak, skoro ja wiem, że mediana pierwszego zestawu równa się medianie drugiego zestawu, to ułożę równanko, że 3 dodać a podzielone przez 2 równa się po prostu 5. Pomnożę razy 2 i mam, że 3 dodać a równa się 5 razy 2 to jest 10. Trójeczkę przerzucę i będę miała, że a to się równa 10 minus 3, bo oczywiście przy przenoszeniu zmieniamy znaki, czyli a jest równe 7. Czyli odpowiedź a jest w tym wypadku odpowiedzią prawidłową i nasze a wynosi 7. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. To są zadania z matury 2020, czy to maj, czerwiec, bo ta matura faktycznie odbyła się w czerwcu z wiadomych przyczyn. No i termin poprawkowy wrzesień 2020. No nie był to sierpień, tylko wrzesień też z wiadomych przyczyn. I jak widzisz, w każdym z tych dwóch arkuszy występowało zadanie z reguły mnożenia za jeden punkt i było zadanie z rachunku prawdopodobieństwa. Akurat w tych arkuszach takiego już typowego rachunku prawdopodobieństwa, akurat w tych arkuszach było to zadanie za 2 punkty. Ale może się pojawić również zadanie z rachunku prawdopodobieństwa za 4 punkty, dlatego tak ważny jest ten rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka, jeżeli się pojawi już w arkuszu maturalnym, to najczęściej będzie to za jeden punkt zadanie. Dlatego też zadanie 5 tutaj dołożyłam do tej lekcji jako zadanie ze statystyki matematycznej, ale konkretnie tutaj mamy do czynienia z medianą. Warto i medianę sobie przypomnieć. Mam nadzieję, że lekcja była ciekawa, że przypomniałeś sobie właśnie, jak to się rozwiązuje zadania z rachunku prawdopodobieństwa, albo po prostu się ich nauczyłeś teraz. Albo mam nadzieję, że Cię zachęciłam do tej nauki, do nauki rachunku prawdopodobieństwa, który jest kochanym działem matematyki, aczkolwiek nie przez wszystkim lubiany. Nie wiem dlaczego, absolutnie nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, ja oczywiście żegnam się, zapraszam jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a, no i do zobaczenia na kolejnej powtórce ze mną.